teraz. Okej, okay, dobra, lecimy. Będziemy musieli tak zapalić. Okej. Witam. Michał Kaligrix z ruchu Tantry. Tantra Movement. Opowiem dwa ćwiczenia, które będziemy robić. Jedno ćwiczenie jest przy udziale oddechu holotropicznego, który jest także nazywanym oddechem cyrkulacyjnym. I to jest oddech, który się skupia na całkowitym oddychaniu. Jeśli zaczniesz obserwować swój naturalny wdech i wydech, to zauważysz, że pomiędzy wdechem i wydechem zawsze jest przerwa. Pomiędzy wydechem i wdechem też jest zawsze przerwa, kiedy tak naprawdę wdech nie występuje. Ten oddech cyrkulacyjny się skupia na tym, żeby tą przerwę, która się nazywa hiatus, żeby ją pominąć, czyli żeby cały czas oddychać. Jeśli jest to oddech powolny, to by to brzmiało tak. Jeśli to był już oddech szybszy, możecie oddychać przez nos, jak jest Wam wygodniej. Możecie oddychać w swoim własnym rytmie. Nie musicie to ani robić szybko, ani wolno, w swoim własnym naturalnym rytmie. Po prostu skupcie się, żeby pominąć cały czas tą przerwę. Ten oddech jest wykorzystywany w sesjach rebirthing, w sesjach oddechu holotropicznego, w czasami niektórych tantrycznych masażach. I ten wdech sam w sobie może nas przenieść w inny stan świadomości. W tym ćwiczeniu to mieszamy z tantrą. Będziemy się sobie spoglądać w oczy partnera, w partnerki przez dłuższy czas. Jeśli patrzymy się sobie w oczy, to łączymy się w poziomach naszych dusz. No i po 30 sekundach magia hormonów zaczyna działać. Taki piękny hormon połączenia i szczęścia, miłości, oksytocyna zaczyna się wytwarzać i czujemy się dobrze, miło, bezpiecznie. Jeśli jest łatwiej, patrzymy się w lewe oko partnera, które jest po prawej stronie. W pewnym momencie powiem Wam, żebyście sobie recytowali w głowie, powtarzali mantrę. Jeśli jesteście partnerami ze sobą w związku, to możecie sobie powtarzać: Ty kochasz mnie. Jeśli nie jesteście partnerami w związku, to powtarzacie sobie: Ty lubisz mnie. Możecie się lubić na tantrycznym warsztacie. Możemy się też kochać. Możecie się też kochać, ale zapytajcie, czy jest tak ok z tym partnerem, bo to jest jednak energia. Okej.
To będzie jedno ćwiczenie. Będę wam, będę was przez nie prowadził, dam was wskazówki. A drugie ćwiczenie to będzie pięciominutowa tantra, która tak naprawdę trwa zwykle dłużej niż 20 minut, zależy od energii grupy. I to jest jakby piękny sposób na to, jak komunikować się poprzez język ciała. W ten sposób, że dotykamy się, że jakby cały czas aktywnie, świadomie głaszczemy się. W tym ćwiczeniu są dwie intencje. Jedna jest, wyobraź sobie, że wraz ze swoim partnerem, partnerką, oboje chcecie iść spać i próbujecie znaleźć optymalną, komfortową, wygodną pozycję, by po prostu zasnąć. I oboje układacie swoje ciało, swoje ciała, tak żeby było wam najbardziej wygodnie. Zmieniacie pozycję tak, żeby znaleźć taką super, najlepszą pozycję. Możecie sobie wykorzystać ciało partnera jako poduszkę, sobie ułożyć ich ciało do swoich własnych wygód i tak dalej. I oboje robicie to samo. Drugą intencją jest, że jest ciągły, świadomy ruch. Nie znaczy to, że cały czas musicie zmieniać te pozycje i tak dalej, ale chodzi bardziej o to, że cały czas głaszczecie się, cały czas dotykacie się, dajecie sobie taki lekki masaż. I nawet jeśli to jest ruch tylko palcami, to chodzi o to, żeby cały czas ten ruch był. Jeśli zauważycie, że wasz partner może przysypia albo zapomina, odlatuje gdzieś myślami i nie głaszczy was, to przypomnijcie mu tym znakiem pianina: hej. W tym momencie chodzi o nie zwolni, ale wręcz przeciwnie, ale chodzi zwolni z myślami, z zasypianiem. W ten sposób, jak głaszczemy się, to nasze ciała komunikują się na poziomie ciała. Ciało nasze ma inteligencję dużo większą niż jakiekolwiek maszyny i komputery kiedykolwiek będą mogły mieć. Natura naszego ciała, inteligencja naszego ciała steruje różnymi systemami krwionośnymi, czy trawienia, czy pocenia się, czy odporności, zdrowia. I to wszystko w harmonii. 24/7 przez czasami nawet 100 lat. Bez przerwy ciało o nas dba i reaguje na różne czynniki w zależności od tych czynników. Nawet jak śpimy, czasami się poci, gdy jest gorąco, czasami się trzęsie, gdy jest zimno. I w te różne sposoby. I no te ciało cały czas pracuje dla nas tą inteligencją i ta inteligencja jest bardzo mocna. W niektórych dziedzinach, takich jak uzdrawianie przez ciało, czy masaż tantryczny, czy kochanie się tantryczne, to fajnie by było, by dać więcej miejsca tej inteligencji ciała, więcej inteligencji serca i jakby dać umysłowi rolę bardziej obserwatora niż
tego, który skacze sobie jak ten monkey mind, małpkowy umysł, że z myśli na myśli i praktycznie nie jest obecny tutaj teraz, ale myśli sobie o zakupach, czy albo co będzie na obiad i tak dalej, i tak dalej. Tak więc w tych dziedzinach jest fajnie zaufać tej inteligencji. No i właśnie ćwiczymy ją w ten sposób, że okej, obserwujemy. No i właśnie te 5 minut tantra, to te ciała komunikują się na poziomie tych komunikacji cielesnej, inteligencji cielesnej. No i czasami to jest bardzo fajny sposób, bo szczególnie w związkach napotkamy na sytuację, gdzie umysł nie może się pogodzić z drugim umysłem i jakby jest zgrzyt i ciężko go ominąć. I to jest jakby narzędzie, wspaniałe narzędzie do rozwiązywania konfliktów, także do budowania harmonii w związku, nawet jeśli tych konfliktów nie ma w tym momencie. Czasami widziałam pary, które wręcz były w takiej niezgodzie, że ciężko im było siedzieć na jednym materacu w dwóch krańcach. Po tym ćwiczeniu jakby się przekonały, że wciąż się kochają i czasami rozwiązanie intuicyjnie samo się pojawia. Dzięki właśnie temu, że poprzez ciało, tą cielesną inteligencją, która jest czasami nie do zrozumienia przez nasze umysły, a jednak jest bardzo skuteczna i działa. Robienie tego ćwiczenia regularnie też przynosi harmonię w związku. Parę niuansów co do tego ćwiczenia. Tak więc w tym ćwiczeniu, i to w sumie bardzo naturalne, i nic w tym złego nie jest, może pojawić się energia seksualna, podniecenie i to jest bardzo dobre. Tylko żebyście pamiętali to pierwszą intencję. Oboje szukacie najbardziej wygodnej pozycji do spania. Jakby całowanie się, czy wykonywanie ruchów prawie penetracyjnych, skakanie po sobie w bardzo seksualny sposób, to jakby nie pomoże wam znaleźć tej najbardziej wygodnej pozycji do spania. Nie jest w tym nic złego, to są piękne rzeczy, tylko jakby chciałbym wam pokazać coś ponad to, co już znacie. Więc dajcie seksualnej energii płynąć, ale nie jakby pamiętajcie o tej pierwszej intencji, że wciąż szukacie optymalnej pozycji do spania. A całowanie nie pomoże wam w tym. Okej. Drugą rzeczą, czasami u niektórych zdarza się, że te ćwiczenie może wywołać śmiech. Śmiech to jest też jakby czasami tłumiona emocja i jeśli to jest jakby śmiesz się i nawet tak naprawdę nie wiesz, czego się śmiejesz, to jest okej. To tak jak nie tłumimy żadnych emocji, nie tłumimy też śmiechu. Ale miej na uwadze też to, że jakby zamieniasz w coś w żart, to często jest to taki
sprytny sposób twojego nieuzdrowionego umysłu, nieuzdrowionego ego, by ominąć jakiś głębszy proces, jakąś głębszą zmianę i jakby spłycić doświadczenie, spłycić ten proces, nie wejść w to głęboko. Miej zawsze to na uwadze i jakby nie zamieniaj wszystkiego w żart. Bardzo ważne jest, byście cały czas pamiętali o tym ciągłym głaskaniu się. Nawet jeśli znajdziecie tą optymalną, komfortową pozycję, to wciąż świadomie oboje głaszczecie się, nawet jeśli to są małe ruchy palcami, cały czas. W ten sposób ciała komunikują się ze sobą i w ten sposób unikniecie, że pójdziecie spać w tej komfortowej, wygodnej pozycji. Okej. Ja mam Michale takie, nie wiem, czy tam mówiłeś, czy mówiłeś, jak wyszedłem może, że to co mi ostatnio właśnie pomogło w tym ćwiczeniu, to że jakby, że ono było dla mnie takie super, że powiedziałeś też, żeby cały czas jakby zmieniać tą pozycję, jak już znajdziesz tą komfortową, to żeby troszkę, żeby cały czas szukać jeszcze bardziej komfortu, żeby cały czas szukać. Nie? I to było super, że właśnie bardzo mi się to ćwiczenie dopało. Jak po prostu, jeśli nawet znajdziecie tą super wygodną pozycję, to czasami możecie sprawdzić, czy jak zrobicie może jeden ruch nogą albo ręką inaczej, może jeszcze będzie wygodniej. Tak więc no, sprawdźcie, co nie. Jeśli okaże się, że nie jest lepiej, a może gorzej, to wtedy zawsze możecie powrócić. Także wyrażajcie się w sposób dźwiękowy. Jeśli znajdziecie tą pozycję wygodną, podoba wam się, to możecie dać dźwięk przyjemności. A jeśli ktoś tam wpycha wam łokieć i rozwala wam całą waszą wygodę, to też możecie się wyrazić takim dźwiękiem zaniedowolenia. Okej. Pytania? Okej. Jak przed wszystkimi ćwiczeniami możecie sobie porozmawiać na temat granic, braku granic. Chcecie, możecie robić to nago, chcecie, możecie to robić pod kocykiem, jak uważacie. Pamiętajmy zawsze, że jeśli coś posuwa się za daleko, nagle czujecie się niewygodnie, to możecie zawsze